Cześć kochani, witam Was na live'ie. Jeszcze tutaj włączę połączenie z Instagramem. Okej. Witam serdecznie na live'ie od serca. Już tutaj ustawiam, żeby wszystko było ładnie widać na obu urządzeniach. Okej, chyba jest okej. Cześć, cześć, dajcie znać proszę na Facebooku i na Instagramie. Cześć Dorcia, czy jest ok, czy dobrze słychać? Hello! No, bo tydzień temu mi Facebook szwankował i tak naprawdę nie działał, więc bym chciała wiedzieć, czy na fejsie działa, więc jak możecie, dać mi znać na Facebooku też, bo Instagram wiem, że zawsze działa, ale na Facebooku też mi zależy, bo później mogę dzięki temu ten filmik udostępnić też na YouTube. Z Instagrama się nie da niestety zapisać. Dzięki Dorcia. No, Instagram działa super, jest ok, ale nie wiem jak Facebook, więc jak ktoś jest na Facebooku, to proszę, proszę, proszę o informację, żeby mi tutaj pomóc, żebym wiedziała, czy tym razem może udało się to zrobić. Widzę, że jesteście, ale nie widzę kto, także jak możecie, napiszcie. Napiszcie proszę i za chwilkę zaczniemy ten live. Dobra. Halo, 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 halo. O, jest dźwięk. Jest, super. Bo tydzień temu nie było dźwięku na fejsie, więc o to się obawiam. O, jest, widzę komentarze. Super dziewczyny. W takim razie cieszę się bardzo, że nas widać, że nas słychać. Jeszcze tylko podzielę ten live, udostępnię go, słuchajcie sobie na moim prywatnym Facebooku i w grupie Słucham Serca, udostępnię go później, bo raz się nie da. Ale widzę, cześć, cześć, cześć. Cześć Małgosia, cześć Mariola, cześć Violetta, cześć Justyna, cześć dziewczyny. I witam Instagram, cześć Dorcia, cześć Monika, cześć Marlena, cześć, 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 cześć. Fajnie, że jesteście. Co pijecie dzisiaj, dziewczyny? Cześć Róża. U mnie herbata z cytryną i z imbirem. Witaj Sylwia, witajcie dziewczynki. Marzenka, cześć, hej, 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 fajnie, że jesteście na naszym cotygodniowym spotkaniu. Jak się czujecie? Jak się miewacie? Jak nastrój? Jakie w ogóle, wiecie, podejście? To się wiem, że zmienia z dnia na dzień u wielu osób teraz. To, co z mojej perspektywy jest ważne, to Monia pije rumianek z gruszką. Super. Dorcia zieloną herbatę. Cudnie. No, to co z mojej perspektywy jest ważne, no to cześć Asia, nawet jeżeli mamy te wahania teraz, tak, nastrojów i różne informacje, które nas gdzieś bombardują, docierają do nas, mogą sprawić, że my po prostu no, wpadniemy na chwilę na przykład w jakiś wir negatywnego myślenia, więc ważne jest mieć te swoje praktyki. Wiem, że jak zdartą płytę to powtarzam, ale mieć te swoje codzienne rytuały, te rzeczy, które... Dorcia sinusoida, no. Mieć te rzeczy, które nas wzmacniają, te rzeczy, które nas wspierają, bez względu na wszystko. Ja te swoje rytuały wykuwałam w swoim życiu, w moim kryzysie poprzednim, wiele lat temu, wiele, wiele, niewiele, kilka lat temu. I trzymam się tych praktyk i one bezwzględnie po prostu są niezbędne, tak uważam. Cześć Jola. Także jak macie możliwość, to bieganie. Nikt mi nie zakaże biegać, mogą mi zakazać, ale będę nadal biegać. Bieganie, marszobiegi, spacery, jazda na rowerze, to jest dla naszego zdrowia, to jest po prostu dla naszego dobra, dla naszej odporności, naszej psychiki. Także po prostu nie chcę się wkurzać i denerwować, ale absolutnie, no sport to zdrowie i rezygnacja z tego sportu w tym momencie
wydaje mi się totalnym absurdem. Także uprawiajmy sport w odległościach odpowiednich, ale uprawiajmy ten sport, bo to nam naprawdę bardzo jest potrzebne teraz i pomaga. Praktykujmy. Tydzień temu mówiłam trochę o pracy z dziennikiem, o tym, jak fajnie można sobie pomóc poprzez pisanie, poprzez praktykę wylewania myśli na papier. Jeżeli mamy jakieś emocje trudne, możemy też to wyrzucić na papier i już jest ulga. Możemy konkretne ćwiczenia wykonywać. W naszym programie, który już w maju startuje w Kreatorce Serca, w 6-miesięcznym procesie, gdzie będziemy zagłębiać Ciebie, poszerzać samą świadomość, wzmacniać siebie, żeby móc kreować życie w każdych okolicznościach, wciąż czuć tą swoją moc twórczą, sprawczość. Będziemy też pracować między innymi absolutnie z metodą dziennika, to będzie jedna z naszych praktyk. Także piszemy, możemy właśnie napisać, co nas wkurzyło, czego się obawiamy. Nie bójmy się tego, jakby stanąć oko w oko z tymi częściami nas, z tymi takimi może bardziej ciemnymi, tak, z tym naszym cieniem. Nie bójmy się tego, bo wypieranie tego, że nie, ja tu jest wszystko tylko idealnie różowo, tak, kolorowo, jak na mojej tutaj opasce, też nie jest do końca takie dla nas dobre. Absolutnie wspierajmy te wzmacniające myśli, wspierajmy, trzymajmy się ich, wysyłajmy te dobre intencje i róbmy swoje. Właśnie w zgodzie ze sobą, w zgodzie z tym, co nam gra w sercu i to, co na ten moment jest możliwe, a jest wiele możliwe, naprawdę. Te ograniczenia są często, mimo wszystko, mimo okoliczności, jest najwięcej ograniczeń jest w naszej głowie. Jeżeli jesteśmy w stanie się wznieść ponad te ograniczenia naszej własnej głowy, to możemy wciąż kreować bardzo wiele. Ale pozwólmy sobie, jak ja to mówię, samowspoczucie, czyli pozwólmy sobie też na te momenty upadku, na te chwile zwątpienia. I to nam też da taką przestrzeń, że okej, ja ciebie widzę, ta cząstka, która w tym momencie się czegoś boisz, ja cię nie odrzucam, bo my dużo tracimy energii tak naprawdę na właśnie jakieś takie wewnętrzne przepychanki i walki, że ja ciebie nie chcę, bo ty mi tutaj coś możesz popsuć, bo mnie chcesz przestraszyć. Nie, ja cię widzę, cząstko, która się boisz, chcę cię przytulić, widzę cię. Pogadam sobie z tobą, ale słuchaj, teraz jest taka sytuacja, że ja chcę działać produktywnie, że ja chcę zrobić coś dobrego, że okej, okoliczności są jakie są, być może nam się trochę tutaj pozmieniało, tak? Może nie wszystko mi tu pasuje, mam prawo się bać, mam prawo po prostu się nawet wściekać, mam prawo się złościć, że ktoś mi próbuje zabraniać iść do mojego ukochanego lasu na przykład. Mam to prawo, pozwalam sobie na to, a potem. Co mogę z tym zrobić? Okej, co mogę z tym zrobić? Jak mogę produktywnie, co pozytywnie po prostu zadziałać pomimo wszystko? Monia pisze właśnie, co innego pomyśleć, co innego napisać. Zdecydowanie, pisząc, szczególnie ręcznie, my bardzo dużo rzeczy zaczynamy sobie uświadamiać. Wypływają rzeczy, dowiadujemy się, właśnie tak poznajemy siebie, między innymi poprzez pisanie. Dlatego. Ja uwielbiałam, jak byłam dzieciakiem, czy tam nastolatką, pisać dzienniki, pisać jakieś pamiętniki, bo to mi pozwalało po prostu gdzieś tam się mocniej ze sobą skontaktować. Później od tego odeszłam i wróciłam do tego po latach i uwielbiam pisanie. I pisanie ręczne po prostu każdemu polecam, bo zarówno jak chcemy poczuć bardziej tą wdzięczność za to, co się wydarzyło, bo chcemy podnieść swoje wibracje, chcemy mocniej po prostu się jakby utożsamić z tym, co pięknego w naszym życiu się wydarza. Jak i w sytuacjach, kiedy chcemy coś trudniejszego sobie przepracować, przyjrzeć się, zobaczyć też z tej pozycji obserwatora, bo uważność jest piękna, tak? Uważność jest pomocna. Tylko czasami, jak jesteśmy mocno gdzieś właśnie w emocjach, to jest trudno nam stanąć i wejść w tą pozycję obserwatora, tylko właśnie myśląc, analizując, co się zadziała w naszym życiu. A jak piszemy, to jest nam łatwiej i to nam bardzo pomaga. Marlena, dziennik jest ze mną codziennie i opisuję tam to, co czuję, bez względu na to, czy są to miłe, czy trudne emocje, czy wydarzenia dnia. Super, kochana, bardzo fajne, naprawdę super. Pamiętam, jak rozmawialiśmy o tym dzienniku. Super, że zrobiłaś sobie z tego po prostu taki prawdziwy, trwały rytuał, który cię wspiera, bo to jest coś niesamowitego. Też pracuję sobie z dziennikiem i kocham dziennik. Co tutaj mi jeszcze. Piszecie, pozytywnie jest, super,
Super, Margolka. Cześć Justyna, cześć, cześć, cześć. Rozmowa z samą sobą, tak. Cześć Hania. Margaretka mówi, ja też uwielbiam pisać, faktycznie to bardzo pomaga. Dokładnie, dokładnie. Dobra dziewczyny, na dzisiaj przygotowałam fragment książki o intencji, bo właśnie teraz wydaje mi się, że absolutnie ważne jest, żeby każdego dnia rano, zanim wkroczymy w ten dzień, wyznaczać sobie intencje na takim świadomym poziomie. Czyli może to być w kontekście tego, na przykład bardzo lubię to ćwiczenie, jak chcę się czuć. Czyli zadajemy sobie pytanie, jak chcę się dzisiaj czuć? I możemy sobie też to zapisać, bo zapisane to jest właśnie inaczej niż pomyślane, to nie umknie nam tak łatwo w ciągu dnia też. I zapisać jedną rzecz, jaka może cię wesprzeć w tym, żebyś tak się czuła. Czyli na przykład chcę dzisiaj czuć przepływ flow w mojej pracy. Jedna rzecz, jaka może mi w tym pomóc, na przykład, to, że podczas pracy kreatywnej, ja teraz pracuję nad różnymi fajnymi rzeczami na nasz program półroczny Kreatorka Serca, mogę włączyć sobie muzykę, jakąś taką delikatną, jazzową, która gdzieś tam wesprze mnie i to moje flow, bo wiem, że muzyka tak fajnie na mnie działa. Także jedna rzecz. I widzicie takie drobiazgi, które mogą naprawdę odmienić nasz dzień. Także to, jak chcemy się czuć, ale ogólnie też intencje związane z naszymi celami, z naszymi pragnieniami, z naszymi marzeniami. Bo to, że teraz pewnych rzeczy może nie możemy zaplanować, tak? Nie możemy wszystkiego w obecnym czasie. No nie wiem, już co wam mówiłam, ale teraz miałam być na Maderze i w tej chustce miałam latać po plaży na Maderze. Oczywiście, nie możemy na przykład teraz podróżować, tak? Nie możemy. Ale możemy wciąż dużo rzeczy tworzyć. To, co gdzieś tam może sprawić, że nasze życie będzie wciąż piękne, barwne, bez względu na okoliczności, to jest ta nasza właśnie kreatorska twórmoc. Możemy tworzyć swój mały świat, możemy go ubogacić, możemy tworzyć, wciąż możemy tworzyć biznesy, tak? Biznesy online. Ja uważam, słuchajcie, że to jest niesamowity moment właśnie na to, żeby w końcu, wiele osób się w końcu może zatrzymać, zastanowić nad tym, czy to, co robią, faktycznie daje im satysfakcję, spełnienie i czy pomagają w ten sposób innym, czy też nie. Jeżeli nie, to jest to przestrzeń na to, żeby właśnie się nad tym zastanowić, żeby to zweryfikować i żeby zacząć działać i kreować wciąż, wciąż, wciąż. Tak, chustkę mogę założyć, Monia, dokładnie, dokładnie. Chustkę mogę założyć, bransoletkę z muszelkami mogę założyć, mogę wejść w stan wizualizacji z medytacją, gdzie puszczam sobie falę oceanu i po prostu wyobrażam sobie, że jestem nad tym oceanem, bo kocham morze, kocham wodę, tęsknię za tym, absolutnie i też mam prawo za tym tęsknić, cześć matka. I wiecie, jest to taka trochę nostalgia, trochę taki, jest tam trochę smutku, tak, momentami, jak sobie o tym pomyślę, że nie mogę tej podróży odbyć, ale nie ma tam rozpaczy absolutnie, ale właśnie pomyślałam, co mogę zrobić, żeby jakąś namiastkę tego mieć. I namiastką jest właśnie, ja siadam na poduszce, zamykam oczy, włączam ocean i przez chwilę jestem nad tym oceanem. I to nasz umysł potrafi nam tak pomóc, jak i przeszkodzić w wielu rzeczach, więc róbmy rzeczy, które nam pomagają. No cześć Justyna, cześć, cześć, cześć Hania, cześć Natalia. Dzięki kochana, dzięki Batka. No, też mi się podoba ta opaska. No dobra, no to miałam przeczytać fragment książki i gadam, gadam, gadam oczywiście. Deepak Chopra, ukochany mój. Każda twoja intencja prowadzi do jakichś rezultatów. Czarodziej to ktoś, kto doskonale wie, jak wstrzyknąć intencje do pola i oczekiwać na ich spełnienie. Reszta nas nie jest taka świadoma. My również cały czas wysyłamy swoje intencje do pola, ale czynimy to nieświadomie. Cześć, 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 mój rodzynku nasz tutaj. Cześć, Piotrek. Mój też, Batka mówi. Deepak ukochany. Cześć, Wojtek. No dobra, no to przechodzimy dalej. My również cały czas wysyłamy swoje intencje do pola, ale czynimy to nieświadomie. Nasze pragnienia są losowe, powtarzalne lub obsesyjne. Wszystkie one są marnowaniem czasu. Wy, śmiertelnicy, zakładacie, że musicie pracować, aby zrealizować swoje marzenia, powiedział Merlin. Lecz tak naprawdę większość pracy, którą realizujecie, to powstrzymywanie swoich marzeń przed realizacją.
Z perspektywy czarodzieja, im mniejszy wysiłek, tym lepiej. W swych naukach czarodzieje pokazują swym uczniom, jak myśleć w bardziej uporządkowany, efektywny oraz świadomy sposób. Aby tak uczynić, wpierw musisz wyeliminować nawyk myślenia, który zakrywa zdolność wszechświata do realizowania Twoich pragnień. Wyobraź sobie, że Twój umysł to nadajnik radiowy, bombardujący pole wiadomościami. Jeśli siedzisz po cichu i obserwujesz swój umysł, zobaczysz, że jest on pełen pomieszanych sygnałów. Rzeczy, które chcemy osiągnąć, pełne są również wątpliwości. Osoba, którą chcemy się stać, jest też osobą, co do której nie jesteśmy do końca pewni. Właśnie, zatrzymam się na chwilę z tą pewnością tutaj. Tydzień temu mówiłam o tym, taki fajny cytat wam przedstawiłam, że to, co może mnie powstrzymać przed kreacją mojego świata tak, jak ja chcę, to jest tylko i wyłącznie moja własna mała wiara. Teraz chciałam się podzielić takim cytatem, który w tym tygodniu w jednej z książek przeczytałam. To jest cytat z Ignacego Loyoli. Módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, ale działaj tak, jakby wszystko zależało od ciebie. To jest mega bliskie mojemu sercu. To, co tutaj Deepak ma na myśli, to jest to, że my myślami często blokujemy ten przepływ, to działanie takie faktycznie skuteczne, te synchroniczności blokujemy poprzez te myśli, pewne wątpliwości, które wciąż i wciąż się w naszej głowie mogą przewijać. I to, co jest ważne, to nad tym pracować, absolutnie. Więc w kreatorce serca będziemy pracować. Jeden cały miesiąc, cały moduł jest poświęcony pracy z przekonaniami, z kodami podświadomości, żeby te blokady transformować, żeby usuwać te kłody spod naszych nóg, żeby móc bardziej efektywnie działać. Ale druga rzecz, czyli to, co ja powiedziałam, to, co powiedział Ignacy Loyola, czyli okej, zaufaj wszechświatowi, zaufaj sile wyższej, ale pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie. Więc to nie jest tak, że my się teraz będziemy, wiecie, cały dzień siedzieć w jakiejś wizualizacji, afirmować, leżeć na kanapie i że świat się zmieni, się wykreuje tak, jak my sobie to wyobraziłyśmy. Czy stworzymy mapę marzeń i nic nie zrobimy, nie kiwniemy palcem i świat się zacznie nas zmieniać tak, jak my chcemy. Nie. To chodzi o to, że my wesprzemy siebie tymi dobrymi myślami, wesprzemy siebie tą pracą wewnętrzną, damy sobie mega pomoc dzięki temu. Te przeszkody wewnętrzne, które bardzo blokują te energie nasze, ten przepływ tej energii miłości, który może być przez nas blokowany nieświadomie często, my to wyczyścimy, my to naprostujemy, my wzmocnimy siebie, ale działanie wciąż jest do wykonania. Praca wciąż jest do wykonania. Pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie. Więc to nie jest tak, że. Bo czasami wydaje mi się, że ludzie wchodzą w skrajności, w dwie skrajności. Jedna skrajność to jest to, że właśnie tylko działanie, w ogóle zero jakiegoś wglądu w siebie i takie idę na ślepo, robię coś, mimo że czuję w ogóle jakieś blokady i nie potrafię sobie z tym poradzić i wtedy jest to takie działanie, wciąż popełniamy te same błędy, nie osiągamy tych efektów, które chcemy osiągnąć, bo jest po prostu zablokowana ta energia. A druga skrajność to jest podejście, że ja tylko medytuję, tylko wizualizuję i wszystko ma się samo zmienić. No nie, moim zdaniem trzeba się spotkać po środku, czyli praca wewnętrzna i działanie na zewnątrz, po prostu jedno z drugim, jedno bez drugiego nie ma racji bytu. Cześć Asia. Dobra, jedziemy dalej. Umysł jest też pełen zbędnych powtórzeń. Oszacowano, że 90% myśli danej osoby danego dnia to te same myśli, które osoba ta miała w dniu poprzednim. To jest w ogóle niesamowite, słuchajcie. Dlatego tak bardzo potrzebny jest gdzieś nam drugi człowiek, z którym my pewne rzeczy zderzymy, i czy to w postaci właśnie książki, czy jakiegoś filmu, czy jakiś, czy my sami w postaci właśnie pracy takiej z pisaniem na przykład, czy w postaci rozmowy, czy programu, kreatorka serca na przykład, ale chodzi o to, że my możemy spojrzeć na siebie nagle inaczej, załapać tą inną perspektywę, zobaczyć, kurczę, faktycznie, ja nie wiem, od 3 lat tak naprawdę wciąż i wciąż i wciąż wałkuję w głowie te same lęki, te same wątpliwości, te same przekonania, które mnie tak naprawdę zatrzymały, które nie sprawiają, że się mogę rozwijać, które powodują, że ja stoję w miejscu i moje życie nie płynie tak jak ja. I dlatego trzeba się temu przyjrzeć.
To dlatego, że mamy zamiłowanie do nawyków, zmartwień oraz obsesji. W końcu też umysł jest pełen nieświadomego szumu, który możemy prześledzić aż do otchłani niemowlęcych wspomnień. Możesz zwracać uwagę tylko na swoje świadome myśli, ale w tle twój nieświadomy umysł aż kipi od niespełnionych marzeń, dawnych lęków i nadziei, mówiąc krótko, wszystkich tych rzeczy, które nie stały się rzeczywistością. Intencje to po prostu pragnienia, a pragnienia związane są z tym, czego chcesz. W związku z tym cała ta aktywność umysłu, która nie jest zaspokojona, składa się ze starych potrzeb, które nie zostały spełnione. Tysiące razy w przeszłości miałeś myśli typu chcę, lub chciałbym, albo mam nadzieję, ale nic się nie zdarzyło, albo zdarzyły się inne rzeczy, które były mniej oczekiwane. Chciałbym wysprzątać twój umysł, powiedział raz Merlin, kiedy Artur zachowywał się wyjątkowo chaotycznie. Twój sposób myślenia powinien być gładkim przepływem, nie zaś batalią. Dlaczego nie możesz wysprzątać mojego umysłu? Zapytał niewinnie chłopak. Ponieważ każdy i wszystko w tobie jest tobą, westchnął Merlin. Zmieniłeś się w te wszystkie stare, powtarzalne konflikty i nie znikną one, dopóki się nie zmienisz. Pierwszym krokiem ku zmianie jest rozpoznanie. Rozpoznaj, że miałeś przynajmniej kilka nadziei lub marzeń, które się ziściły. Nieoczekiwanie bez twojego udziału zadzwoniły do ciebie osoby, z którymi musiałeś porozmawiać. Pomoc nadeszła z nieoczekiwanego źródła, modlitwy zostały wysłuchane. Wszystko to dzieje się w polu. Kiedy masz intencję i wysyłasz ją do uniwersalnej świadomości, tak naprawdę komunikujesz się z samym sobą w innej postaci. Jako nadawca wiadomości jesteś osobnikiem żyjącym tu, w czasie i przestrzeni. Lecz jesteś również odbiorcą wiadomości w postaci wyższego ja istniejącego poza tożsamością czasoprzestrzeni. A nawet i więcej, jesteś nośnikiem wiadomości, czystą świadomością samą w sobie. Zatrzymam się na chwilę. Więc generalnie rozpoznanie, czyli zatrzymanie, czyli uważność, czyli to, co jest tak mega ważne i co tak często gdzieś po prostu... Nawet jeżeli to praktykujemy, to jeżeli mieliśmy stare nawyki, to często ten nawyk znowu zaczyna odpływać i ta uważność przestaje być tą naszą codziennością. Dlatego musimy do tego wracać i wracać i wracać, bo jeżeli przez 20 albo 30 lat nasz umysł sobie działał na takim totalnym automacie, my w ogóle nie byliśmy świadomi, co się tam zadziewa, to nagle z dnia na dzień to się nie zmieni i po tygodniu praktyki to się nie zmieni. Dlatego my musimy to przez kolejne lata bardzo uważnie praktykować i znowu, i znowu, i znowu. Dlatego no ja w świecie rozwoju takim osobistym dla siebie jestem od kilku lat i uważam, że cały czas jest dużo bardzo przede mną, dużo pracy przede mną. Po prostu każdy dzień jest tą pracą, znowu i znowu i znowu. I znowu jest wyborem, czy ja będę po prostu chciała podziałać z tym, czy wejdę w automatyzmy. Także rozpoznajemy, co się zadziewa, co nam nie służy. Dalej było o tym, o synchroniczności. Jak jest bardzo ważne, że jak my mamy tą intencję i świadomie wysyłamy danego dnia intencję do wszechświata, wiemy, czego chcemy, naprawdę wiemy, czego chcemy. I będziemy sprzątać to, co nam nie służy, będziemy uprzątać ten nasz ogródek z tych przekonań, które nas blokują, to ta intencja będzie tak mocna, że zaczną się zadziewać pewne synchroniczności, że zaczną się i to się, słuchajcie, ja widzę, im bliżej jestem siebie, tym więcej tych synchroniczności się zadziewa, im bardziej się od siebie oddalam, jeżeli spadnę właśnie w te negatywizmy i pozwolę sobie i nawet przez pół dnia będę w takim stanie oderwanym trochę od serca, to zaraz jest blokada jakaś z mojej strony jest działanie z presji, a nie z flow. I nie dzieją się wtedy synchroniczności. Wszechświat mnie wtedy nie wspiera. Więc tak ważne jest to, żeby każdego dnia uważnie kontaktować się ze sobą, żeby wracać do siebie, żeby znowu być w relacji bliskiej ze swoim sercem, czyli spacer, kontakt z naturą, medytacja, bieganie, jazda na rowerze, pisanie, wszystko to, co nas przybliża do siebie. Dorota, wow, Madzia, właśnie mi olśniło, ile rzeczy się u mnie ziściło. Był moment, że bardzo chciałam wrócić do gazety. Pewnego dnia zadzwoniła Ola, czy wrócę? Super, kochana. No, to była moc twojej intencji. Piękne. Moc intencji zaskakująca to magia. Tak, dokładnie. Dobra, czytamy dalej.
Aby prawdziwie siebie zobaczyć, musisz postrzegać siebie jako posiadającego wszystkie te trzy aspekty: nadawcę, odbiorcę oraz nośnika. Można to ująć na wiele sposobów. Jesteś marzeniem, marzącym i realizatorem marzeń. Jesteś obserwatorem, obserwowanym i procesem obserwowania. Ten potrójny stan znany jest jako jedno. Wysyłanie intencji do pola i otrzymywanie odpowiedzi nie jest czymś, co wymaga pracy. W swej zjednoczonej naturze spełnienie intencji jest wszystkim, co robisz. To twoje zajęcie, główne zajęcie. Nie można mieć ani jednej myśli, która nie dałaby jakiegoś rezultatu. To jest, słuchajcie, zarówno fascynujące, jak i przerażające, bo ile my mamy tych myśli, tak jak tutaj on pisał, czy badania pokazują, pewnych powracających, nawykowych myśli. Jeżeli my nic z tym nie zrobimy, jakby świadomie, to te myśli, które są być może dla nas negatywne, będą wracały i wracały i wracały. I to się nic w naszym życiu nie zmieni, albo będzie szło w dół, bo te myśli będą się realizowały na tym poziomie naszej materialnej rzeczywistości. Więc uważaj znowu. Problemem jest to, że często dostrzegamy rezultatów, które są zbyt subtelne, które nie wpasowują się od razu w nasze cele albo nie odpowiadają osądom naszego ego odnośnie tego, co powinno się wydarzyć. Wy, śmiertelnicy, żyjecie w świecie tego, co powinno w cudzysłowie się wydarzyć i tego, co będzie, jeśli to się wydarzy, powiedział Merlin. Ja żyję w świecie tego, co faktycznie jest. Kiedy nauczysz się wyciszać swój umysł i oczyszczać go ze wszystkich dawnych konfliktów, proste realia tego, w jaki sposób działa wszechświat, co faktycznie jest, staną się dla ciebie jasne. Omówimy to jeszcze później. Poświęć kilka chwil dziennie, aby uświadomić sobie zawartość swojego umysłu. No czyli medytacja, tak? To jest po prostu mindfulness. To, o czym też opowiadam od kilku lat i do czego zachęcam i co bardzo nam pomaga. Ten czyn uświadomienia sobie, choć bardzo prosty, jest jednym z najpotężniejszych kroków prowadzących do zmiany. To, czego nie widzisz, nie może się zmienić. I na tym się zatrzymam. Więc do tego, czego dzisiaj chcę przede wszystkim zachęcić nas i zainspirować, to do tego, abyśmy widziały, pozwalały sobie widzieć to, co się w nas dzieje. I mówię, tu jest też niebezpieczeństwo. Bardzo dużo ludzi wpada w to niebezpieczeństwo, że ego mówi, coś brzydkiego widzę, coś, wiecie, jakaś negatywna myśl, czy jakieś emocje, których może ja nie chcę czuć. Nie blokujmy tego, pozwólmy sobie to zobaczyć, bo to nam nic nie zrobi, to nas nie skrzywdzi. To, że my zobaczymy prawdę, prawda, to będzie teraz w ogóle truizm, prawda nas wyzwoli, ale tak, pozwólmy sobie widzieć prawdę. Jeżeli ja stanę w prawdzie, widzę, ok, jest tak jak jest, może nie jest super kolorowo, jest tak i tak, to i to mogę zmienić. I wtedy ja widzę, co jest do zmiany, widzę i pozwalam sobie. Biorę to na klatę i pozwalam sobie. A jeżeli będę udawać przed sobą, nie, no nie, tutaj nie ma nic do zmiany, a tak naprawdę głęboko czuję jakieś niespełnienie, niezadowolenie, no to nie pójdę do przodu. Także pozwalajmy sobie zobaczyć to, co jest najpierw, jako pierwszy punkt. I do tego Was zachęcam, czyli zachęcam Was dzisiaj do uważności, do ciszy, do medytacji, do praktyki mindfulness, do posiedzenia sobie z samą sobą w tej głębokiej ciszy i zaobserwowania, co się zadziewa, co wypływa, co w nas jest. Możemy to potem napisać, żeby jeszcze bardziej się z tym połączyć, żeby jeszcze lepiej to zaobserwować. No i pracujmy. Zapraszam Was, słuchajcie, bardzo, bardzo serdecznie już w maju, czyli to już jest puk, puk, już za chwilę ten termin nastąpi, już za chwileczkę zaczynamy nasz program. 6-miesięczny proces dla kobiet, kreatorka serca. Będziemy działać z tym, aby, słuchajcie, po pierwsze, w grupie wzmacniającej kobiet, w takim, można powiedzieć, siostrzanym kręgu, być razem, być ze sobą w tych okolicznościach, jakie teraz są. Nieważne, okej. Okay. Każdy z nas ma teraz różne trudności, różne wyzwania. Każdy, absolutnie. Szczerze, no rozmawiam z wieloma osobami i nie znam osoby, której ta sytuacja gdzieś w jakiś sposób nie dotknęła. Nie znam takiej osoby. Także mnie również dotknęła, mojego męża dotknęła. Różne okoliczności się zadziewają, ale to, co my możemy zrobić tu i teraz, to jest cały czas czerpać z tej naszej wewnętrznej mocy, łączyć się ze sobą, i działać. Działać w zgodzie z tym, co jest w nas i co chce się wyrazić, bo mamy prawo kreować, cały czas mamy to prawo. Słuchajcie, w pierwszym module będziemy przez miesiąc pracować nad tym, aby tą uważność, nie tylko o niej mówić, tak jak sobie teraz mówimy,
ale żeby ją praktykować, żeby naprawdę ją praktykować bardzo, bardzo uważnie. Dzięki, Madzia, wzmocniłaś mnie. Super, Dorcia, cieszę się, kochana. Bardzo, bardzo się cieszę. Buziaki. Także uważna, świadoma codzienność, pierwszy miesiąc, pierwszy moduł. Będziemy tam również wzmacniać albo kreować, bo to jest, każda z nas będzie trochę na innym poziomie. Niektóre z nas już praktykują, już. Siemaneczko. Niektóre z nas już praktykują uważność, niektóre będą to się tego uczyły. Także będziemy wzmacniać rytuały, takie codzienne rytuały, szczególnie porankowe, które bardzo nam pomagają. Ja kiedyś robiłam takie wyzwanie, magia poranka, gdzieś z 2 lata temu pewnie to już było. I właśnie w tym pierwszym module naszego programu będzie też elementy takiej magii poranka, bo to jest bardzo istotne, żeby wejść w dzień z dobrą energią, na tej dobrej fali, z tą uważnością. Także to będzie pierwszy nasz moduł. W drugim module, miłość do siebie, będziemy pracować nad wzmacnianiem naszego poczucia wartości, takiego zdrowego, nie wiecie, nie wybijanie w kosmos naszego ego, tylko i samooceny, tylko zdrowe poczucie wartości oparte na tym, co jest, jakie są nasze naturalne moce, naturalne talenty. Będziemy pracować z samowspoczuciem, z życzliwością do siebie i to będzie miesięczna praca. W trzecim module, czyli w trzecim miesiącu, umysł do Twoich usług. I tutaj będzie przestrzeń, to co troszeczkę dzisiaj mówiliśmy, czyli będziemy pracować z przekonaniami, z tymi kodami podświadomości i transformować. Między innymi metodą RTZ, z którą ja pracuję, czyli racjonalnej terapii zachowania, ale nie tylko. Ale to będzie jeden z elementów, którego Was też będę chciała nauczyć, żebyście same mogły potem każde przekonanie sobie rozpracować, rozgryźć, jeżeli ono Was właśnie blokuje i wraca, wiecie, jak bumerang ta myśl po prostu nawet przez miesiące czy lata i można ją przetransformować, można te nowe szlaki w naszym mózgu neuronowe stworzyć, żeby to przekonanie już przestało być naszą rzeczywistością. Monia, tak, 2 lata temu bardzo miło wspominam magię poranka. Tak, kochana. Ja też. To było super pytanie. No tak, i my w takich procesach teraz, bo ja się bardziej teraz skupiam jednak na tych grupach zamkniętych, bo to jest moja praca, więc po prostu tam daję swoją największą moc, energię tam ja, no, w takim stylu, że po prostu jesteśmy bardzo, bardzo intensywnie obecne. I działamy, działamy, działamy i wypracowujemy pewne rzeczy. W czwartym module wolność emocjonalna będziemy uczyć się zarówno uwalniać emocje z ciała. No tutaj sport jest na pewno jedną z tych metod, tak, niezawodną, ale pokażę też kilka metod pracy z ciałem, które można zrobić w domu. Pracy z głosem, pracy z ciałem, tak, czyli to nie jest aktywność fizyczna, ale takie ćwiczenia, takie praktyki. Też elementy Qigong Wam pokażę, które pomagają świetnie udrożnić ten nasz kanał, nasze ciało, żeby ta energia mogła bardziej swobodnie przepływać. Będą też szerzej jakby o wolności emocjonalnej porozmawiamy i na to spojrzymy, też z perspektywy takiej duchowej bardziej. W piątym module Wyjątkowy Potencjał będziemy działać nad naszymi mocnymi stronami, talentami. Będziemy pogłębiać świadomość ich, poszerzać perspektywę, umacniać się w tym, co jest naprawdę nasze, co jest naprawdę tym naszym naturalnym, danym od wszechświata, danym talentem, coś, czego nikt nam nie odbierze i jeżeli my się z tym skontaktujemy, ale wiecie, tak bardzo mocno, intensywnie wejdziemy w relację z tym naszym darem, talentem, uświadomimy sobie, wyjdzie to naprawdę na powierzchnię naszej świadomości. Wow, nie że tylko nam się wydaje, nie że tylko ktoś nam gdzieś powiedział, że to jest naszą mocną stroną. Nie, my się z tym mega utożsamimy. My to bardzo głęboko poczujemy w sercu, że tak, Boże, to jest mój dar, to jest mój talent, to jest coś takiego bardzo, bardzo mojego. To po prostu zmienia się wszystko, zmienia się nasza rzeczywistość, zmieniają się jakości, których doświadczamy, zmienia się po prostu totalnie nasz świat. Bo my stajemy w swojej mocy wreszcie i zaczynamy działać. Już nas nie obchodzi, naprawdę nie obchodzi nas, czy nas ktoś skrytykuje, czy nas ktoś nawet zhejtuje. Nie interesuje nas, czy się potkniemy, czy poniesiemy jakąś porażkę.
bo czujemy, że wow, to jest ten nasz dar i my to kochamy, i my to chcemy robić, i my chcemy się tym dzielić, i będziemy za tym podążać. Więc w tym piątym module mocno się na tym skoncentrujemy i to jest bardzo ważny moduł, ten wyjątkowy potencjał. Szósty moduł, odważna droga. I tutaj już będziemy budować misję, wizję, żeby odważnie, z pasją podążać za tym, co jest nasze, co jest w zgodzie z naszym sercem. Więc ten proces będzie intensywny, będzie dosyć długi, bo 6-miesięczny, ale dzięki temu też, to co mnie bardzo cieszy, to będzie ta grupa wsparcia, czyli to wzmocnienie wrażliwych, empatycznych kobiet. Będziemy się wzajemnie wspierały. Wiecie, jak jedna będzie spadała w dół, to druga poda rękę i wzniesie ją do góry. Ja słuchajcie, już po takich nawet krótszych warsztatach, programach online, które prowadziłam, ostatnio na przykład była ta duchowa czarodziejka, taka tygodniowy, bardzo taki boost energetyczny, podnosiłyśmy wibracje. To po prostu było coś niesamowitego. Każdego dnia ja wstawałam z jeszcze większą energią, jeszcze większą energią. I dziewczyny z tego, co mówiły, też to czuły. Byłyśmy na tym flow. I to myślę jest też niesamowite ważne. Oczywiście przez 6 miesięcy będą wzloty i upadki też, bo to już jest taki długi, porządny proces, gdzie będą wychodziły też, będzie trzeba się też temu swojemu cieniowi przyglądać, ale na pewno będzie też to nie tylko poczucie, ale po prostu rzeczywiste wsparcie, wzmocnienie cały czas. Zawsze będziecie po prostu mogły o to wsparcie się zwrócić i to będzie bardzo, 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 bardzo ważne i pomocne. Cześć kochana, cześć. Także zachęcam. Startujemy w maju, jeszcze się można zapisać. No i co? I myślę, że naprawdę warto. Będą webinary, będą live'y, będą workbooki, no i ta grupa wsparcia. Dobra, kochani, dzisiaj tyle. Na koniec jeszcze wylosujemy, żeby naszej tradycji stało się zadość, kartę z afirmacją od Louise Hay. W ogóle, słuchajcie, o te karty co chwilę mnie ktoś pyta, co chwilę, bo ja tam czasami wrzucę na Instagram zdjęcie i gdzie te karty można zamówić? Od razu tutaj teraz mówię, że te karty niestety nigdzie już ich nie można dostać. Nie wiem dlaczego. Mój ziaczki, Beatka. Nie wiem dlaczego, ale one to są karty od Louise Hay, bo nazywają się potem po angielsku, na pewno jeszcze gdzieś można dostać, jakby ktoś chciał. Ale w wersji polskiej, nie wiem, może będą robić dodruk. No to są przepiękne karty, więc mam nadzieję, że tak. Dobra, losujemy. Co dzisiaj nam przestrzeń chce powiedzieć? No pięknie, myślę, że potrzebna karta. Kocham życie. Kocham życie i taka dziewczynka podlewająca kwiatek, taka mała. Kreatorka, która podlewa swoje życie, która podlewa swój potencjał, która podlewa tą uważność na te małe rzeczy, na te drobiazgi, na to, z czego wciąż możemy się cieszyć. I tego się trzymajmy, słuchajcie, tego się trzymajmy. Mam prawo żyć pełnią życia i cieszyć się wolnością. Daję innym dokładnie to, co chcę od nich otrzymać. Cieszę się, że żyję. Kocham życie. Beatka, to jestem ja. Dokładnie, kochana. Także ja się, słuchajcie, cieszę, że od poniedziałku na legalu mogę bez będzie. Cieszmy się, słuchajcie, cieszmy się. No, przez internet je nabyłam, ale właśnie już mi wczoraj dziewczyna pisała, że szukała, znalazła jakąś stronę, ale nie ma ich, nie ma tych do druku, bo ja je kupowałam chyba z 3 lata temu. Także, kochani, słuchajcie, życzę Wam pięknego dzionka, dobrego weekendu i pamiętajcie o tym, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy, czyli uważność też na te nasze intencje, na to, co wysyłamy, trzymajmy się tego, co dobre, co możemy wciąż wykreować. Tytuł kart: Potęga myśli, odnajdź siłę w sobie od Louise Hay. Myślę, że, ale mówię, po polsku już ich raczej nie dostaniesz, po angielsku może się uda dostać. No, dzięki Dorcia. Marlena, też się cieszysz na nas. Super, super. Trzymajcie się cieplutko. Jesteśmy w kontakcie. Buziaki wysyłam. Odzywajcie się. Ja do Was też będę się odzywać. I trzymajmy się razem. Pa, pa, buźka. Miłego, miłego, słonecznego dnia.